myślałam, że przygotuję dla Was łososia w sosie malinowym. Wydaje mi się, że to dobry wybór. Ale pojemy dzisiaj całą ekipą. Tak. Mamy już owoce, warzywa, no, chyba możemy się przenieść do kuchni. Ewakuować do mieszkanka, dokładnie tak. Nasz łosoś się marynuje. Możemy sobie teraz uciąć krótką pogawędkę. Lubisz gotować, czy bardziej chcesz gotować, żeby zdrowiej jeść? Przede wszystkim lubię gotować. Od dziecka jakoś tak bardziej ciągnęło mnie w stronę kulinarii. Pojechaliśmy nad morze z rodzicami. Piasek, woda, wszystko fajnie. Też były meduzy. Także meduza w piasku, na sitko, na patelnię schabowe były gotowe. Oprócz gotowania masz jeszcze sporo innych zainteresowań. Robisz albo raczej renowujesz meble. Tak, razem z rodzicami staramy się zrobić coś z niczego, z czegoś starego. Tak, no poniekąd można to porównać. Potrafimy zrobić na przykład fajny fotel, jakąś pufę. Wiadomo, też chciałam wnieść do tego mieszkania coś od siebie. To jakoś bardziej mnie cieszy, że ja to zrobiłam sama, a nie kupiłam. Interesujesz się modą, lubisz się dobrze ubrać. Wiadomo, no niektóre rzeczy nie możemy sobie pozwolić, ale za to może ci na nie pozwolić twoja mama, tak, która pomaga ci je uszyć. Tak, no panie, ubiór nie jest przypadkowy. Tutaj mamy spódniczkę autorstwa mojej mamy. To jest fajna taka opcja. Pójdę do mamy, pokażę jej zdjęcia, ona mi praktycznie to tak o. A masz więcej jeszcze rzeczy projektu twojej mamy? Tak, mam dosyć sporo rzeczy. To są raczej spódnice i sukienki. Jeżeli chodzi o kucharzenie, to zamiast fartuszka śmiało możesz założyć szarfę. No, szarfę wygrałam. Na pierwszym roku chyba studiów postanowiłam, że wezmę udział w takim szalonym projekcie, jakim jest tym miejscu uniwersytetu. Fajne przeżycie, fajne doświadczenie, zawsze coś nowego. Można było się wykazać w tych układach tanecznych, od zawsze też lubiłam tańczyć. A co byś chciała robić w życiu? Dietetyka wchodzi w grę, tak? Tak, jak najbardziej, bo połączenie sportu i gotowania to niejako wychodzi nam ta dietetyka i to jest coś ciekawego i naprawdę się zainteresowałam tym, więc chyba w tym kierunku będę zmierzała. Sport jest waszą wspólną pasją, czy więc razem aktywnie spędzacie wolny czas? Chodzimy razem na siłownię, wychodzimy na rowery, no na wszelkie spacery, także staramy się jak najwięcej czasu spędzać razem oraz aktywnie go spędzać. Chodzisz na mecze regularnie? Tak, jeszcze nie zdarzyło mi się ominąć żadnego meczu. Jestem na każdym, no wiadomo, u siebie. To też jest atrakcja dla mnie, lubię i interesuję się taką nożą. Od 1 do 10, jakim zawodnikiem jest Łukasz? Jak będzie oglądał, to 10. Podano do stołu. Smacznego. Dziękuję bardzo. Wygląda przepięknie. Aby smakowało tak samo. Przepyszne. Kamerze już dziękujemy. Do widzenia.